historii, dziejów Europy, a może i świata, to jego historia jest już bardzo bogato zapisana. No i niejako naturalną rzeczą jest to, że ten właśnie festiwal pojawił się tu właśnie na ziemi cieszyńskiej i że jego patronem jest profesor Józef Świder. Szanowni Państwo, żeby formalnością stało się zadość i przyjemności naszych także, proszę pozwolić, że przywitam bardzo serdecznie obecnych tutaj z nami panią prodziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dr Kamilowa Rąkinkę Czerwińską. Jest z nami także dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych, pani profesor Uniwersytetu Śląskiego, dr habilitowana Magdalena Szemper. Serdecznie witam naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Cieszynie, pana Łukasza Kaźmierowicza. Witam serdecznie członka Rady Powiatu Cieszyńskiego, pana Marcina Ślęka. I tu jest przewaga pięknych głosów szkolonych, wokalnych nad tymi nieszkolonymi, które sobie nie potrafią poradzić bez mikrofonu, tak jak ja. A oni potrafią. Proszę Państwa, organizatorzy i sponsorzy tegorocznej piątej, a więc właściwie takiej pierwszej jubileuszowej edycji festiwalu. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz wspomniany już chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia. Partnerami festiwalu są Fundacja profesora Józefa Świdra, Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Miasto Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, tu ukłon w stronę dyrekcji i podziękowanie za to, że możemy gościć w tym obiekcie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, Parafia Świętego Klemensa w Ustroniu, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, Dworek Cieszyński, hotel i restauracja, Hotel Tatra Zakopane. Współpraca redakcyjna zaprzyjaźniony z Harmonią od wielu, wielu lat Tomasz Sztolc, Krzysztof Puda, Social Media. Patronat medialny nad festiwalem objęli Polskie Radio Katowice, Telewizja Polska Katowice, portal ox.pl, magazyn Presto i portal Prosto o Muzyce. Drodzy Państwo, kochani młodzi nasi widzowie i słuchacze, proszę pozwolić, że słów kilka skierowanych do szczególnie Was młodych, słów kilka o patronie tego festiwalu, ponieważ to człowiek, który tak wiele zdziałał dla ziemi cieszyńskiej, dla kultury polskiej i nie tylko w ogóle, że ci z Was, którzy jeszcze nie wiedzieli, czy nie wiedzą nic na temat pana profesora i jego twórczości, jego dorobku, jego zasług, jest miejsce na to, byście się o tym dowiedzieli. Józef Świder, kompozytor, pianista, który zdobył absolutnie światową sławę jako przede wszystkim twórca muzyki chóralnej. To postać niezwykle ważna dla polskiej, światowej kultury muzycznej, ale ważna także dla nas, dla naszego regionu, ponieważ profesor Świder tutaj właśnie mieszkał, tutaj tworzył, tutaj pracował, jako że przez szereg lat związany był z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego, instytutem, którym kierował przez wiele, wiele lat. Jest na sali przynajmniej kilka osób, które osobiście znały profesora Świdra, które uczyły się u profesora Świdra, które z nim pracowały, którego świetnie pamiętają. Odszedł bowiem od nas stosunkowo niedawno, bo w 2014 roku.
kim był jako artysta, bo o tym, jakim był człowiekiem, moglibyśmy naprawdę, my, którzy znaliśmy profesora, mówić bardzo dużo i bardzo długo. Był absolwentem ówczesnej, bo dziś to Akademia Muzyczna Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach i tam studiował teorię, kompozycję i fortepian. Studia kompozytorskie kontynuował w Akademii Rzymskiej Santa Cecilia. Równocześnie z twórczością kompozytorską realizował się jako pedagog i z tej strony Cieszyn zna go doskonale, ponieważ to właśnie z Cieszynem związał swoją pracę zawodową, chociaż nie tylko, ponieważ przez szereg lat był także pracownikiem Akademii Muzycznej w Katowicach. Tam pełnił różne funkcje, pracował nieprzerwanie do 2006 roku, a od początku istnienia Instytutu Muzyki przy Uniwersytetu Śląskiego od roku 1975 pracował także tu w Cieszynie i tu przez szereg lat, jak już wspomniałam, tym instytutem kierował. Od początku swojej aktywności zawodowej uprawiał muzykę chóralną, tworzył głównie utwory, chociaż oczywiście nie tylko, ale przede wszystkim utwory muzyki chóralnej, związany był z amatorskim i profesjonalnym ruchem śpiewaczy. Profesor Józef Świder jest i myślę, że długo, długo pozostanie w pamięci wszystkich młodych śpiewaków na świecie jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców muzyki chóralnej. Jego twórczość znają młodzi, starsi i najstarsi chórzyści na całym świecie. Ja wielokrotnie spotykałam się z sytuacją taką, kiedy przy różnych okazjach, które miały miejsce w Cieszynie, takich okazjach muzycznych, przyjeżdżały chóry, różne chóry z całego świata. Na wielu takich koncertach profesor Świder był obecny. I ci młodzi ludzie podchodzili do organizatorów i pytali, czy to jest naprawdę ten właśnie, ten profesor Świder. Tak, ten, wam też mówię, ten, którego patronem, który jest patronem Cieszyńskiego Festiwalu Chóralnego. A więc zupełnie naturalnym się stało, że festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki imienia profesora Józefa Świdra, połączony z konkursem chóralnym, zaistniał właśnie tutaj, właśnie na ziemi cieszyńskiej. Że organizatorem tego festiwalu jest Akademicka Harmonia, która wcale nie uzurpowała sobie prawa do tego, by być organizatorem festiwalu Świdra. Po prostu to się stało absolutnie naturalnie i nie wyobrażamy sobie, żeby mogło to się stać w jakikolwiek inny sposób. Zresztą harmonia profesorowi Świdrowi była szczególnie bliska. Dzisiaj rozpoczynamy piątą edycję festiwalu. Festiwal pięknie się rozwija, mamy nadzieję, że dzięki pomocy instytucji wspierających będzie się rozwijał jeszcze intensywniej, ponieważ festiwal i konkurs przyciągają do Cieszyna wiele znakomitych, często uznanych już w świecie muzycznym chórzystów, których za chwilę zobaczycie setki na ulicach miasta. Przedświąteczny czas, najczęściej właśnie ten przedświąteczny, już po raz piąty rozbrzmiewać będzie śpiewem tych setek chórzystów, dla których śpiew jest pasją. Pasją, której nie potrafią się oprzeć i wcale nie chcą. Z naszej strony możemy życzyć szczególnie młodym osobom, żeby spróbowały, jeżeli mają ku temu predyspozycje, jeżeli mają zdolności. Spróbujcie, śpiew jest piękny i pozostał jedną z niewielu form, która w tak cudowny sposób może nas łączyć. O tym chórzyści Akademickiej Harmonii mogą wam sami powiedzieć, bo nic tak nie zbliża ludzi do siebie, jak wspólne uprawianie sztuki. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór profesora Józefa Świdra, utwór, który jest zatytułowany Canzonetta di Natale. Natale z polskiego oznacza urodziny.
Natale oznacza też święta Bożego Narodzenia, a więc ten utwór wpisuje się doskonale w atmosferę, która właściwie od dzisiaj nam tak mocno towarzyszy, bo dzisiaj to przecież dzień 6 grudnia, czyli Mikołajki, już w mieście pojawiły się ozdoby świąteczne, już jest choinka, oficjalnie iluminacja ma rozbłysnąć pewnie w godzinach popołudniowych czy wieczornych, a więc zaczyna się już bardzo, bardzo świątecznie i pewnie na te święta czekamy. A po drodze do tego czekania zapraszamy na koncerty, które w ramach tej edycji festiwalu będą się odbywały. No i mamy dla Państwa dzisiaj szczególną niespodziankę, która pojawia się przy dzisiejszej inauguracji, a to dzieje się tu i teraz, a mianowicie prawykonanie utworu Karola Pyki, kompozytora związanego od właściwie początku jego kariery zawodowej z Instytutem Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. To my wciąż jeszcze mówimy młody, ale ta młodość i w ogóle wiek to jakby mocno zależy od punktu widzenia. Ja ciągle mówię, że młody albo bardzo młody Karol Pyka, on taki bardzo młodziutki. Przepraszam Panie Karolu, to pewnie już nie jest, chociaż z mojego punktu widzenia oczywiście tak i wciąż jeszcze pewnie tak do 50 będzie się o nim mówić, młody kompozytor śląski. Pan Karol Pyka studiował w Instytucie Muzyki na Uniwersytecie Śląskim, studiował także w Katowickiej Akademii Muzycznej. Po tych studiach wrócił do nas, z powodzeniem zrealizował doktorat, jest bardzo, bardzo intensywnie pracującym kompozytorem, a przede wszystkim znakomitym, kochanym, cudownym człowiekiem ze świetnym kontaktem z młodzieżą. Bardzo się pewnie wszyscy cieszymy, że mamy tego artystę i pedagoga u nas. Skomponował na dzisiejsze nasze inauguracyjne spotkanie. Właściwie zrobił to wcześniej, wydał na płycie, nie wiem czy płyta się już ukazała, jeśli nie to pewnie za chwilę to się stanie, Tryptyk Śląski. Tryptyk Śląski składa się z trzech części, Pokład 510, Sanktuarium i Mazelonka. Część pierwsza, proszę się nie obawiać, to nie są części, które trwają po godzinie, cały utwór trwa minut kilkanaście, a w jaki sposób Karol Pyka komponuje i jak to się może przekładać na Państwa i zapotrzebowania estetyczne, za chwilę się przekonacie. Część pierwsza, Pokład 510, to kompozycja, która jest hołdem dla górników śląskich i ich ciężkiej pracy. Nazwa natomiast nawiązuje do jednego ze złóż węgla kamiennego, które występują na terenie Górnego Śląska. Sanktuarium, część druga, do słów modlitwy Zdrowaś Maryjo oraz do fragmentu Litanii do Matki Boskiej Piekarskiej. Utwór, część poświęcona Sanktuarium Maryjnemu w Piekarach Śląskich. I w końcu Mazelonka, jakkolwiek abstrakcyjnie to dla nas może w tej chwili brzmieć, stanowi opracowanie pieśni śląskich z orkiestrą dętą z Towarzyszeniem Chóru, a do tej części kompozytor wybrał następujące pieśni. Dziweczko ze Śląska, znaną nam na Śląsku Cieszyńskim pieśń Listeczku Dębowy, Jak ją chodził do szkoły, A nie ta ptaszyna i Zachodzi słoneczko. Za chwilę będziemy świadkami prawykonania tego utworu, prawykonania, czyli pierwszego publicznego wykonania utworu muzycznego. No mamy to szczęście, że jesteśmy przy tej chwili obecni. Utwór wykona Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, który przygotowała pani profesor Izabela Zielecka-Panek, a dyrygować swoim własnym utworem będzie Karol Pyka. Proszę Państwa, ja życzę Państwu tych kilkunastu minut muzyki, której jeszcze nikt nie słyszał. Za chwilę to
to się stanie. Zapraszam serdecznie na koncerty, które w ramach tegorocznej edycji festiwalu będą się odbywały. Zapraszam bardzo serdecznie na jutrzejszy koncert galowy i koncert laureatów konkursu choralnego, który odbędzie się w Kościele Ewangelickim w Cieszynie o godzinie 19. No i tych z Państwa, którzy będą mieli ochotę przedłużyć sobie wrażenia związane z tegoroczną edycją, zapraszam na niedzielę do Katowic, jeśli ktoś ma taką możliwość i ochotę na tradycyjny koncert przedświąteczny, który od lat wiąże się także z festiwalem muzyki imienia profesora Józefa Świdra. Zostawiam Państwa z muzyką. Już za chwilę poprosimy pana Karola Pykę, by stanął i poprowadził prawykonanie swojego utworu Tryptyk Śląski. Thank you.